Witam was, Repus, to jest kolejny odcinek z Hearts of Iron 4. Kontynuujemy naszą rozgrywkę jako Socjalistyczna Republika Włoch i troszkę czasu minęło, jak widzicie. No, w sumie taki był prawie rok. Nie pamiętam, ponad pół roku, okej. Okay. Co się wydarzyło w międzyczasie? Już tłumaczę. Niezbyt wiele, szczerze mówiąc, szczególnie w moim państwie. Zacznijmy od mojego państwa może. Tak sobie poszedłem w cele narodowe, poszedłem tutaj w cywilne faktorie i zalety militarne, tu poszedłem w research slot. No i jeszcze tutaj zauważyłem, że dopiero tak zaatakować Włochy będę w stanie w ogóle o tym myśleć w momencie, w 38 roku, dlatego mam jeszcze prawie rok, aż za pomocą celów narodowych to osiągnę, a ja podkreślam, za pomocą celów narodowych. Tutaj w armię jeszcze nie poszedłem dokładnie, ale oczywiście pójdę z czasem. Tutaj to też będzie trzeba skoczyć, to jest akurat natychmiastowe, więc starczy tylko, że to kliknę, ale to na razie tyle. Armii trochę porobiłem i już tłumaczę, czemu nie zrobiłem tak, że te jednostki, dywizje militarne, czy dywizje milicji, bo milicja, kurczę, zawsze tak tłumaczę z angielskiego na polski, często źle wychodzi. Dywizje milicji, dlaczego nie przekonwertowałem na dywizję od razu piechoty? Z tego też powodu, że po prostu tam były braki zaopatrzenia. Ja chciałem to braki zaopatrzenia od razu ogarnąć w ten sposób, że usunąłem dywizje, które były mi kompletnie zbędne. Nie da się później z nimi jeszcze męczyć przez ileś czasu i dorzucać zaopatrzenie. Teraz to moje dywizje wyglądają tak, że mam ich obecnie 23. Jeszcze dwie się rekrutują, ale manpower mi się powoli kończy, dlatego to są ostatnie dywizje na razie. Tutaj jak widzę, wybuchła w Stanach Zjednoczonych wybuchł bunt i tak dalej, i tak dalej. MacArthur przyjął władzę. Nie pamiętam, jak się nazywał ten, co został wybrany, ale jak bunt wybuchł, no, wybuch to wybuch. Więc tak, mamy Combined Syndicate of America, American United States i Pacyficzne Stany Zjednoczone, pacyficzne, bo Pacyfik jak coś. Wojna w Korei wybuchła, o niepodległość. Nowa Zelandia. Nowa Zelandia walczy z Australasian Union i dołączyła do Ententy. I raczej wygra, szczególnie, może nie przegra, o tak. Znaczy tak, wygląda manpower, ale dywizji mają więcej Australasian, ale natomiast to jest Commonwealth marynarka. Dlatego wątpię trochę, czy dadzą radę, ale możemy zrobić tak, send volunteers i mogę wysłać dwie dywizje, te dwie się szkolą, więc na razie ich nie wyślemy. Wyślę sobie tak i tak, te dwie dywizje, a pod dowództwem tego pana, tutaj damy mu, nie wiem, Guerrilla Fighter na przykład, bo też może się przydać. Send volunteers, cyk, i wyślemy wsparcie dla syndykalistycznej Ameryki. Kurczę, zawsze starałem się, żeby ta syndykalistyczna Ameryka upadła, żeby ją zniszczyć, żeby zrobić wszystko, by zniknęła i społeczność ziemi się nie rozwijała. A teraz jej pomagam. Jak wygląda mój plan na działanie tutaj, jeżeli chodzi o ewentualną wojnę na południu Włoch? Decentralized economy, ok. I teraz lecimy cyk, później tutaj najprawdopodobniej pójdę. Albo czekaj. Czy to się po prostu zrobiło, czy ja muszę jednak czekać ten upośledzony dzień? Musiałem czekać upośledzony dzień, fuck. Tutaj niby jest... Coś było, że jeżeli zrobię z katolikami, to może Mussolini zniknąć i była jakaś taka porada, dlatego na razie tego nie będę tykać, więc na razie pójdę w ten sposób. Moim głównym celem, jeżeli chodzi o wojnę, będzie to, żeby tutaj utrzymać granicę kilkoma dywizjami i przypomnieć na początek papiestwo, zanim Sycylia dośle wojska tutaj, ponieważ chciałbym jak najbardziej rozszerzyć front i dzięki czemu będę mógł okrążyć armię wroga, albo przynajmniej się przez nią przebić, bo będą mieli słabsze punkty. 38 jeszcze nie ma, to pójdę sobie w construction plus 1. Mam 4 sloty do badania dzięki temu celowi narodowemu. Dwie dywizje dotarły, a właśnie, czy nie było czegoś takiego, że mogłem wysłać zaopatrzenie do syndykalistów, na wojnę domową? Jakimś państwem chyba można było, tak mi się przynajmniej zdaje. Ale ok, może najpierw skupmy się tutaj na tym, co się dzieje. Przeprowadźmy atak może na tych Amerykanów. Powstała Nowa Anglia? Tak, dokładnie, powstała Nowa Anglia, która jest chroniona przez Ententę. Pamiętam, że ja poprzednio ją wchłoniłem, tak? Wchłonąłem i się przed nią, i się z nią przez długi czas męczyłem. Masonic Liberia? Też jakoś się uwolniła od Tanów, czy coś? Ponieważ nie wiem, co w ogóle było z Liberią do tego momentu.
going to the second congress international. O lola, to byłyby minusy rzeczywiście. Ale pójdę, udam się, oczywiście. Tutaj chciałbym zrobić wszystko, żeby ten political power szybciej wzrósł, bo to jest problem. Żeby móc zaatakować ręcznie ich, potrzebowałbym 25% napięcia światowego. Na początku odcinka było 23% i to na razie nie zapowiada się, żeby wzrosło. A chociaż zobaczymy, czy na przykład tutaj nie zaatakują Turków i tak dalej, i tak dalej. Wszystko może się zdarzyć. Tutaj jest ich sporo. Ale tutaj razem z syndykalistami możliwe, że przebiję się. The Spartakiade. Co? The first Spartakiade's opening ceremony was held in London and attended by dignitaries and athletes from around the socialist world. The British team carried the torch, the French team the hammer, and the other teams carried the pieces of the cock to the location where they were to assemble it. When placed together, they formed the international symbol of syndicalism. Okej. Czyli to jest coś takiego jak olimpiada. Czy te Amerykany się dołączą? Nie dołączyły. Co oni mają za wsparcie tutaj? Aż wstyd gadać, szkoda patrzeć. Cinema is our weapon against kapitalizm, czyli że... Kino? Whom shall win? Bologna and Torino, czy tam to... Chyba tak, albo Toronto tam było. Na razie się skupmy tutaj może? The Bulls are the new champions, Torino wins. Proszę, tutaj chciałbym się przebić, ale nie mogę. A mam dywizję motoryzacyjną, a nie pancerne, dlatego ich tutaj nie podesłałem. Dobra, to był zły pomysł, żeby podesłać wsparcie jednak. Kurczę, teraz powątpiewam w to, czy przebiję się przez Włochów tych południowych. No, tyle manpowera nie mam. Nie mam w ogóle ludzi. 14 milionów z hakiem. Go! 4 stabilności, więc jakieś bonusy w końcu zaczynam od tego zyskiwać, a nie tylko minusy z powodu niskiej stabilności. Tutaj z samolotów, które wystawiłem, to są na razie zwykłe fightery. Tu mogę coś, jakaś decyzja. Solidify control. The army takes control on the Philippines, ok. Current ruling party is authoritarian democrat, ok. For 180 days. Wzrastają koszty i tak dalej, ale na koniec popularność partii o 5 się wzrasta. No właśnie, popularność partii. Ci totaliści to nie mają tutaj najlepiej, jeżeli chodzi o popularność, ale rządzimy. To bet it ended. Dobrze, szkoda, że się skończyło. A wy się już przetrenowaliście? Dobra, tak głupio na froncie się szkolić. A mam nadzieję, że syndykaliści dadzą radę, bo wyjątkowo nie najlepiej im idzie. Syndykaliści mają więcej manpowera i tak dalej. Mam nadzieję, że dadzą radę dzięki temu. A te Stany? Najlepsza taktyka tych Stanów byłoby teraz się okrążyć, albo nawet tak zrobić, żeby mi stracić granicę z Meksykiem albo z Kanadą. 4 stabilności. Opinia, okej. O, syndykalist revolutionaries in Switzerland. Jak srąbiście. Co? To gdzie to jest? Ponieważ... Chciałbym, żeby tam syndykaliści walnęli. A tutaj potrzebne jest one of the following i obydwa, tak? Na to wygląda. Może bym poszedł w... Tutaj boosty fajne, ale... Kurczę, no jest też trochę rzeczy, które mógłbym pójść w tym momencie. Futurist culture. Po industry 50%. Production factory i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, tutaj jest Supress Catholics. Może sobie strzelę w stopę, ale chcę to zobaczyć. Ktoś coś o tym pisał, a ja zapomniałem, co pisał. Więc dowiemy się, jak wielki błąd życiowy popełnię zaraz.
O ten faszystowski papież. O tej Juliusie IV. Nikaragua z Hondurasem ma wojnę. A, to kiedyś ta wojna piłkarska to była pomiędzy Salwadorem a Hondurasem. Jeżeli ktoś nie wie dokładnie, to proszę poczytać, ponieważ ja wam dokładnie tego nie powiem, z tego powodu, że czytałem to tak dosyć dawno, nie przyłożyłem do tego sporej uwagi i możliwe, że wiele rzeczy bym, tak, takich błędów bym strzelił i tak dalej. Cyk. Interval Bomber. I może jakieś czołgi. Teraz przydałoby się ściągnąć trochę stali jeszcze. To są na serio wszystko? Na serio? No dobrze, ropy nie mam kompletnie. Ściągnę sobie tą ostatnią tutaj piechotę, którą mogę. Ich też tutaj przydzielę, żeby się przetrenowali. Jak te dwie Sycylie macie tutaj? A tak by the way, mogę 5%? Nie mogę. A ja mogę na early mobilization. I tak zrobię, bo dzięki temu mam fabrykę. Mogę ściągnąć, a bo ropa już tak dobrze tutaj od United States nie idzie. American Union of States, albo od Azerbejdżanu. Od tej Ameryki wezmę ropę. No i tutaj czołgi i tak dalej mają pewne surowce potrzebne. A i postanowiłem sobie tak eksperymentalnie. O, nowe czołgi akurat wskoczyły. Więc tutaj ani jeden ten stary się nie zrobi. A jeden już się zrobił, okej, nieważne. A poszedłem tak eksperymentalnie, jeżeli chodzi o tutaj produkcję. Gdyż kiedyś oglądałem film, że to jest ponoć lepsze, gdyż bardziej się opłaca jednak że jak zmieniacie jakieś zaopatrzenie, na przykład upgrade'ujecie zaopatrzenie z czołgu właśnie jakiegoś tam na lepszy model, to na lepiej opłaca się pójść w tym kierunku, ponieważ macie tutaj utrzymanie produkcji. Czyli jak zmieniacie zaopatrzenie, to ta produkcja tak bardzo wam nie spada i to jest ponoć bardziej worth it niż to, że po prostu ta produkcja szybciej rośnie oraz mamy trochę lepszy factory output. Dlatego teraz postanowiłem się o tym przekonać. Świetnie, ja stracę popularność partii. Cyk. Dlatego właśnie Interstate Ateizm, ponieważ gdzieś tutaj było chyba coś tak, popularność totalistów 5%. Starczyłoby, żeby skoczyć na ten pułap 31. Tutaj mamy taki pułapy 20-30, to akurat na 31 by starczyło. I Divided Nation by usunęło. No chyba, że ci katolicy też będą mieli coś. State Ateizm. Z mało manpowera, no ale z tym muszę się niestety pogodzić. Nikaragua, nationalist i tak dalej. Dobrze, tutaj sobie postoję tymi wojskami na granicy. Zgaduję, że prędzej powiem wojnę papiestwu niż ta wojna w Ameryce się skończy. Syndykalistom nie idzie najlepiej. No, raczej szło im lepiej, o tak. Tak to powiem. No oczywiście cały czas mają chyba najlepszy manpower, najwięcej jednostek. Ale z ekonomią to już tak... Tak niekoniecznie. Mimo, że ja im... Musi utrzymać bazę morską. Oczywiście. Manpower 5000. Okej, tradycyjnie. State ateizm, it must be done for the greater good. Zobaczymy, czy coś jeszcze z tego wyniknie, czy nie. To mi daje co? Pepeki? Nie, war support. To mi daje daily political power. United Baltics i Latwia skończyli wojnę i Beru kontra... Znaczy nie, zaczęli wojnę. Albo... Tak, zaczęli wojnę z Estonią. Coś tam Latwia było. Nieważne. Teraz jakaś znowu wojna wybuchła, ja nie patrzyłem co... A, Ekwador kontra Peru i Boliwia. Ekwador wcale nie ma tak przesrane. No chyba, że nie ma... Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, ma przesrane, bo nie ma tyle dywizji, żeby w ogóle ogranić swój front. Chyba, żeby się okopał wokół stolicy. To już inna sprawa. Fortini?
Mamy zaopatrzenie. Tej gumy mi brakuje, byłoby dobrze na samoloty, na motorizy. Russia announced her ambitions. Właśnie, jak tam Russia? National populist Boris Savinkov. Saudi Arabia has joined Cairo Pact. Czyli, że Turcy mają powoli przerąbane. Abysyniak wojna z Erytreą. Dasz sobie radę, Haile Selassie. Mongolian wypowiedział wojnę Tybetowi. Turkestan Alash Ordzie, okej. Okay. Też ciekawie. Tybet raczej długo sobie nie pociągnie, szczególnie, że są dwa państwa przeciwko niemu. Tak myślałem, że jak będzie kolejna seria z Kaiser Reich, to czy Mongolii nie zrobić? A rzeczywiście tak typowo w Azji jeszcze nie grałem, także jakimś państwem azjatyckim. A na dodatek Mongolia rzeczywiście jest ciekawa tutaj. Syndykalizm spreads to Burma. I bardzo dobrze. To się szanuje. O, mogę justify war goal, ale nie wiem, czy chcę robić. Znaczy, na razie mnie pepeków nie stać chyba w ogóle. Dokładnie. The Chilean Argentinian War. Okej, to fajnie się to też dzieje. Tutaj raczej United Baltic Duchy wygra, bo no chyba, że oni tylko... Tak, a nie, to jest tylko ta pomiędzy nimi wojna. Frakcja się nie dołączyła. Więc różnie może być. Ta Estonia była odcięta, ale się połączyła, ale tutaj zostali odcięci w tym momencie natomiast. Jak tutaj trening? Zaraz się przeszkoli jeszcze ta dywizja. Jedyne co będziemy robić, to zbierać na razie zaopatrzenie. Tak na przyszłość, na wojnę, jak już upgrade'ujemy sobie ilość wojska. W sumie... Tutaj dopisał tak dwie dywizje, żeby szybciej papaja ścisnęli. Rouse of the people. O, tutaj chciałem zobaczyć. Czy nie będzie jakiegoś bonusu do manpowera? Type population faction, to tylko tyle. The Red Guards will be removed. Co, jakieś Red Guardy mają wskoczyć? Reviewing the Guards. Kurczę, jest trochę takich dróg, które bym chętnie poszedł. Tutaj pójdę chyba, żeby research slot odblokować na razie. Bo akurat mniej więcej, nie, no jeszcze recruited population faction, to też daje. I popularność totalistów, kurczę, to pójdę to. Czy pójdę tak. Kurczę, może skończę to najpierw, dobra, nieważne, skończę jedno drzewko. I zajmę się kolejnym dopiero, nie będę tak się męczyć i myśleć, wiem, może to, a może naokoło. Pójdę jedną konkretną ścieżką. Na razie. Tak uważam, że to jest słuszne i tak powinno być. Tylko syndykalizm. To nie, że się tutaj dzieje w tych Stanach, ale tutaj ci ludzie muszą tak się wyrzynać nawzajem, skoro jest tyle państw i tym podobne. Totalis in Bayratia Comun. Ale to się szanuje, totalistów, dobrze. Tak powinno być, mogę Endlis zrobić? Mogę. Once. Miałem tylko jeden konwój? O, nie mają w ogóle konwoju, no to nie wysyłam, nie ma co. Gdyby nie można było tak, że ja bym wysyłał na przykład swoje konwoje pod przykrywką tego, że to są na przykład jakieś konwoje handlowe po prostu, a nie ze wsparciem wojennym, to by było spoko. Co jest? Co się właśnie wydarzyło? Co? Dwie Sycylie. Okej.
Okej. Zobaczmy, co z tego wyniknie. A mamy wojnę obecnie. Z dwoma Sycyliami. Papal State, na was mi bardziej zależało. Oni tutaj przegrupowują i ja chyba bym ich zaatakował. Dobra, może jednak nie, bo to... Nie utrzymam ich. A chciałem Rzym zdjąć jak najszybciej. Ajajaj, chyba nie dam rady przepchnąć. Powiedzcie, też nie daję rady, mogę wezwać? O, shit! O, cholera. Tego nie przewidziałem. Zrobię tak. Dobra, na Grzymu nie przepchnę. Ale muszę się przygotować na drugą stronę. Ja nie wiedziałem, że to będzie. Przepraszam, że wczytuję. Wiem, że jestem noobem. Ale tego się po prostu nie spodziewałem. Okej. Trochę trzeba tak inaczej podzielić te jednostki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobrze, jeszcze jedną dodam. No pronto, pronto. W tym momencie 100 pepeków by się przydało, żeby sobie upgrade'ować sobie liczbę ludności. A event na wojnę? Ja zjebałem rozgrywkę. Ja nie chciałem zniszczyć rozgrywki, kurczę no. No chcę powiedzieć im wojnę, no dalej no. No sorka no widzowie, no. Ja nie chcę grać tej gry od początku. Do zobaczenia jutro z Hearts of Iron 4 na socjalistycznych Włoszech. Dlaczego teraz kończę odcinek? Ponieważ zjebałem troszkę, ale po prostu na razie nic się nie dzieje. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!